Dobrze, także witam was wszystkich serdecznie dzisiaj. Dzisiaj będzie troszkę... To jest bardzo krótki news na temat Armored Warfare, ponieważ pojawiły się ciekawe rzeczy. Jeżeli ktoś z was nie słyszał, to może będzie zainteresowany nimi. I teraz tak, mamy tak. Oferta tydzień rosyjski, czyli pojawiły się pojazdy w sprzedaży. Zobaczcie sobie w sklepie od 10 do 17 grudnia. Są one oferowane. Obieg 490, C72B3, BMPT Mod 2017 i obieg 187. Z nich wszystkich... No, każdy jest ciekawy, no nie można powiedzieć, także sklep, to jest T-72B3 i to są te pojazdy tutaj widoczne, mod, no to wiemy, ten Terminator z rakietami, to jest obieg 187 i ten jeszcze jeden, to w sklepie sobie zobaczcie, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem, zapraszam do sklepu. Następna rzecz, która pojawiła się na stronie, jest konkurs rosyjski na zniszczenia, czyli waszym zadaniem jest zrobić obrażenia na przeciwnikach z minimalnej odległości, z minimum odległości 150 metrów. Rozumiecie? Przeczytajcie sobie ten artykuł, ja go tylko teraz streszczę. Następującymi rosyjskimi, radzieckimi pojazdami. Obieg 187, BMPT Mod 2017 i T-72B3. Bardzo ciekawe, nie? Akurat je sprzedają. I teraz tak, obrażenia. Można zadawać, walcząc w dowolnym trybie, oprócz poza poziomem heroicznym w specjalnych operacjach i bitwami rankingowymi. Wysyłamy zgłoszenia na specjalny kanał na Discordzie. I teraz tak, jest wzór wysyłania zgłoszeń. Tu jest wszystko pisane, przeczytajcie to sobie, jeżeli byście chcieli wziąć udział. Musicie wysłać dokładnie tak, jak jest podane to tutaj w artykule, ponieważ będzie to sumowane i sprawdzane programem. Pewnie człowiek już nie da rady tego wszystkiego przepatrzeć, bo by za długo to trwało. Także program będzie to sprawdzał i musi być odpowiednia formuła. Także musi być najpierw podany pojazd, typ pojazdu, wynik i nick w grze. Tak to ma wyglądać. Możecie również wysłać replay. Też tutaj proszę, możemy was prosić również o przesłanie replayu. Rozumiecie, więc nie zapomnijcie nagrać swojej rozgrywki, czyli żeby było wiadomo na pewno, że to wy, czy coś tam do sprawdzenia w razie czego. Włączcie sobie nagrywanie i po prostu no wyślijcie ten replay przy okazji też, nie? I tak, uwaga, jest uwaga, wszystkie wyniki będziemy zbierać za pomocą aplikacji, no to to jest to co mówiłem, że musicie dokładnie zrobić tak jak jest tutaj podane, bo inaczej wasze zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę, także to zwróćcie na to uwagę. I tu macie przykład podany, BMPT Mod 2017, 50 tysięcy i na przykład John Doe, nigdy, że macie to tak zrobione. Konkurs kończy się 16 grudnia 2020 roku o godzinie 23.59 naszego czasu. Czasu środkowoeuropejskiego. I do tego czasu musicie przesłać swoje zgłoszenia na odpowiedni kanał na Discordzie. Tutaj macie link, jak go klikniecie, otworzy się Discord. Zwycięzca w każdej kategorii, czy osoby łącznie, otrzyma 25 tysięcy bojowych monet do wykorzystania podczas bitewnej drogi Echa Wojny oraz 7 Nikon na premium. I teraz tak, ważne. Jeden gracz może przesłać tylko jeden wynik, bez odstępstw, tylko jedno, także... Grajcie do ostatniego momentu, a potem po prostu wyślijcie zgłoszenie, nie? Najlepszym wynikiem. Wszystkie wyniki muszą pochodzić z bitw, które odbyły się podczas wydarzenia, czyli w tym czasie musicie sobie po prostu... No, zrobić te bitwy, nie? Tam jest też czas, godzina i data, nie? Plutony są niedozwolone, zwycięzcy zostaną ogłoszeni po zakończeniu wydarzenia. No i oczywiście dostarczone będą nagrody. Dobra, i następna bardzo ciekawa rzecz, która się jutro odpali, będzie to... od soboty godzina 15 do niedzieli godzina 1 będziecie mogli zdobyć 100% więcej bojowych monet w bitwach. Uwaga! Bonus nie łączy się ze wzmocnieniami wpływającymi na zdobywanie monet bojowych. Krótko i na temat, czyli jutro od 15 jest boost do bojowych monet, czyli gramy. Ale i teraz tak, to troszeczkę tutaj na końcu pisze, że powiedzmy, że to jest w ramach przeproszeń, dostaniemy jeszcze jedną rzecz. A skoro już jesteśmy przy wzmocnieniu, od soboty godzina 15 do poniedziałku godzina 1 w nocy, mam nadzieję, że to jest w nocy, czeka na was mały podarunek, w którym znajdziecie żetony ze wzmocnieniami zwiększającymi ilość zdobywanych monet bojowych. Prezent jak zawsze będzie czekał na My Games Market, czyli jutro od 15 mamy wzmocnienia, czyli boost i dostaniemy... skrzynkę. Zobaczymy dokładnie, co ta skrzynka będzie. A dlaczego też, to wam wcześniej powiedziałem, na koniec pragniemy przeprosić za powstanie problemów podczas startu bitewnej drogi. Mam nadzieję, że będziecie bawić się z Armored Warfare przez weekend. Ja też bardzo bym chciał, żeby więcej takich problemów nie było, ale chłopaki coś tam dają za to, także jest fajnie, przeprosili.
i jest okej. Okay. Dla mnie jest okej. Okay. Wszystko na razie działa. Może tam jeszcze nie grałem, mam nadzieję, że się da zagrać i wszystko jest git. Także ja wam dziękuję, to króciutki news. Dzięki za oglądanie. Tutaj informacje macie. Jeżeli chcecie dokładnie sprawdzić, wejdźcie na stronę, przepatrzcie sobie to, przeczytajcie. I życzę udanego weekendu i powodzenia w bitwach. Do zobaczenia, na razie, cześć. We'll be right back.